Witam wszystkich Państwa. Nadejszła wiekopomna chwila, ponieważ w końcu zabieram się za swoją motorynkę. W końcu składam dezameta sport. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ale na samym początku, zanim przyjdę do silnika, bo to będzie główny temat tego filmu, czyli silnik do mojej motorynki, no to muszę jeszcze złożyć całą motorynkę moją, no bo zobaczcie, jak ona wygląda. W sumie to nawet była parę razy na moim kanale. Tam pewnie w opisie tego filmu wrzucę filmy z moją motorynką. No ale jak to się mówi, szewc bez butów chodzi, ja naprawiam te sprzęty, a tak naprawdę nawet nie mam swojej motoryki dobrze złożonej. Także czas najwyższy poskładać moją motorynkę. No i zamontować jej jakiś silnik, czyli gwóźdź tego programu. Silnik Dezamet Sport do mojej motorynki. No cóż, w tej chwili motorynka jest w stanie opłakanym. Gdybym nawet chciał ją wystawić i sprzedać, pewnie szybko by się ktoś znalazł na to. No ale za jakieś nieduże pieniądze. No zresztą sami widzicie, jak to wygląda. Z plusów to wszystkie elementy chromowane już wychromowałem, mają nową powłokę chromu, bo ja w 2020 roku całą tę motorynkę od nowa lakierowałem i od nowa chromowałem wszystkie elementy. No w sumie nie wszystkie, bo się okazało później dopiero, że miałem za krótkie sprężyny przy tylnych amortyzatorach i je pochromowałem w sumie niepotrzebnie. Musiałem i tak znaleźć jakieś dłuższe, normalne sprężyny, bo tamte były po prostu ciachnięte jakąś szlifierką kątową i tyle, obcięte. Znalazłem sprężyny z ładnym, oryginalnym chromem, no i takie zostają. Do silnika przejdziemy za chwilę, to może zacznę od najważniejszego, no bo czego tutaj nie ma, co powinno być na pierwszym planie tego filmu, tutaj zbiornik paliwa. Ale zbiornik paliwa już przygotowałem, jest chociaż jeden element, który do tej motorynki jest przygotowany. Proszę bardzo, a to jest zbiornik paliwa do mojej motorynki. Zobaczcie, jak fajnie udało mi się go skompletować. To jest zbiornik, który był w tej motorynce od samego początku. On tam nie był w jakimś super stanie, bo niestety w tej mojej motorynce jedna blokada skrętu kierownicy była uszkodzona i tutaj gdzieś pod światło może będzie widać, ja to widzę, może w kamerze nie widać, ale tutaj było to szpachlowane specjalną szpachlówką pod lakierowanie proszkowe, no bo przy lakierowaniu proszkowym to ten cały lakier, ten cały zbiornik, wszystko się umieszcza w takim specjalnym, nie wiem jak to nazwać, w takiej komorze, gdzie to się wszystko podgrzewa do tam około 200 stopni, więc taka zwykła szpachla to sobie nie daje rady w takich temperaturach, potrzebna jest specjalna szpachlówka, ale ona ma czarny kolor i to się może przybijać już przez lakier. I druga sprawa, że ona przy takim wygrzewaniu tego lakierowanego elementu, ona może po prostu jakby odgazować. Dosłownie się robią taki, w lakierze takie bąble powietrza. No i oczywiście to zbytnio nie wygląda. Tutaj jest takie, zobaczcie też przebarwienie, bo tu też było trochę szpachlowane i ten jednak czarny odcień, czarny kolor się trochę przebija przez ten lakier. No ale no cóż, przynajmniej zbiornik jest w miarę prosty, bo idealnie gładki nie jest. Ale mojej motorynce to wybaczam. Za to są te naklejki, które jeszcze naklejałem te parę lat temu. Jest ładny korek zbiornika już z otworem, żeby to się wszystko nie zapowietrzało. I co najlepsze, udało mi się znaleźć kedrę oryginalną na rant zbiornika. Oryginalna czarna w ładnym stanie. Całą tutaj jest naokoło nałożona. Nigdzie nic nie popękało, nie sparciało. I fajny zbiornik mi się udało znaleźć, ale cała ta moja motorynka to nie był zbyt... To był egzemplarz po przejściach, bo zobaczcie, tutaj ja tego nie spawałem nigdy, a motorynkę mam już kupę lat. Ale kiedyś ktoś musiał tutaj już to spawać. I takich glutów na tej motorynce pewnie byście kilka znaleźli. No ale no cóż, to jest moja motorynka, więc zostaje w rodzinie. A teraz chyba najważniejsza modyfikacja zbiornika. Nie ma teraz w nim paliwa, więc ten korek tak gładko wchodzi. To jest taka też ciekawostka, że jak się wleje do takiego zbiornika paliwo, to potem od tych par paliwa to ten materiał jakby pęcznieje i to tutaj wchodzi już znacznie ciaśniej. Ale nie o tym dzisiaj mowa. Sobie spójrzcie, jak wygląda zbiornik od środka. Czyściutko, nie? Nie ma ani grama rdzy. I to jest właśnie w tym zbiorniku najlepsze. On tak nie wyglądał, bo ja tutaj z rdzą właśnie miałem problem. I to już zauważyłem przy niejednym silniku, jak testowałem, bo jeszcze kiedyś silniki na przykład właśnie od Was, od widzów, jak testowałem, to testowałem nawet w mojej motorynce i zauważyłem, że ta rdza z wnętrza zbiornika się lubi odrywać i lubi potem spływać przez kranik aż do gaźnika. To było widać w przewodzie
tym przezroczystym od paliwa. I tak samo kranik się często zapychał. Ale zbiornik jest teraz o tyle wartościowy, że nie dość, że ma, powiedzmy, że niezły lakier, nawet mimo tego szpachlowania jakieś tam może delikatne wgniotki zostały, ale to już pominę, jest nieźle naprawdę. Lakier jest ładny, więc zbiornik od zewnątrz na pewno nie będzie rdzewiał. Korek jest, ładna kedra jest, niezłe naklejki są, jest cały kompletny, typowo motorynkowy, bo ma gwint zewnętrzny na kranik. A to od środka, co widzieliście, to jest specjalna powłoka, ponieważ zbiornik wysłałem w tym roku na odrdzewianie od środka. On został profesjonalnie od środka odrdzewiony i pokryty taką specjalną powłoką. Ona ma w teorii wytrzymać, producent mówi, że ona wytrzymuje, na pewno on gwarantuje, że wytrzyma 15 lat i nic się z nią nie stanie. To jest taka specjalna powłoka, odporna na różnego rodzaju paliwa, rozpuszczalniki i tego typu rzeczy. Ona chroni zbiornik, no bo to jest stalowy zbiornik, więc jest podatny na korozję. Ta powłoka zabezpiecza zbiornik, żeby nie korodował. I producent daje taką gwarancję, że to sporo wytrzyma. A z praktyki, z tego co mi wiadomo, to praktyka pokazuje, że ta powłoka wytrzymuje nawet dłużej niż te 15 lat. Także o to mi chodziło. Chciałem ten zbiornik wyczyścić i go zabezpieczyć, żeby się z nim w najbliższym czasie nic nie działo. Bo uwierzcie mi, jak troszkę tych rometów już porobiłem, to rdza w zbiorniku potrafi być naprawdę dużym problemem. Jak co chwilę macie zapchany kranik, albo co gorsza, jeszcze potem wszystko spływa na gaśnik. I teraz muszę przygotować ładnie ramę, żeby wskoczył do niej taki elegancki zbiornik paliwa. W tej motorynce, w mojej motorynce górna półka, to nie była taka typowo motorynkowa górna półka, została co prawda polakierowana, ale i tak zdecydowałem się, że w końcu kupię jednak taką typową motorynkową górną półkę i ją polakieruję. No plus jest taki, bo ta motorynka była lakierowana proszkowo na kolor RAL z palety RAL 2002. Więc mam nadzieję taką, że jak te elementy lakierowane, które jeszcze dodałem do lakierowania, jak do mnie wrócą, no to będą identyczne jak ten lakier, który jest już teraz. No wiadomo, żeby to się jakoś tam nie wyróżniało. To może być plus całego tego lakierowania proszkowego, że przy jednym kodzie lakieru ten lakier zawsze wyjdzie identyczny. No to na pewno będzie dla mnie plus, bo znalazłem taką górną półkę typową motorynkową. Oddam ją do lakierowania na ten kolor czerwony. No i mam nadzieję, że będzie wszystko pasowało. Ale oprócz górnej półki do wymiany będzie również uchwyt mocowanie do tłumika. Bo ja w tym 20 roku, jak tą całą motorynkę naprawiałem, składałem, no to nie znalazłem jakoś, nie wiem, czy mi się nie chciało, czy nie szukałem, po prostu kupiłem takie gotowe mocowanie do tłumika, nie szukałem, nie udało mi się znaleźć tego oryginalnego, a tym razem zmieniłem plany i stwierdziłem, że robię całą na oryginał i taki uchwyt do tłumika udało mi się znaleźć oryginalny i to na motobazarze w Toruniu za dobre pieniądze, bo co ciekawe, nawet pytałem na jakiejś grupie na Facebooku o taki uchwyt, takie mocowanie. Pytałem z raz albo z dwa razy, ale no jakoś nie było odpowiedzi, niczego konkretnego. Jedna osoba się tam zgłosiła, że to ma, ale chciała za to 100 zł i stwierdziłem, że troszkę przydrogo i w sumie dobrze pomyślałem, bo na bazarze, motobazarze w Toruniu kupię to mocowanie za 70 zł, czyli dla mnie taka cena ok. Do wymiany na pewno będzie, coś będę musiał zrobić z tym siedziskiem. Bo gąbka jest oryginalna, jest ok, jest jeszcze twarda, podstawa wylakierowana, tamto mocowanie też jest zamienione, bo no tutaj kiedyś było pomajstrowane, pospawane, nieciekawie to wyglądało, to musiałem to naprostować ten temat. Od spodu jest naklejka B, jakościowa B, tutaj tak samo, takie smaczki jakieś dodałem do tej motorynki, ale będę musiał coś z tym siedziskiem zrobić, bo co prawda jest oryginalne, z tyłu napis Romet. Ale tutaj jest przedarte, ja to od środka podklejałem jakąś skają, ale po czasie, po tych paru już latach, to i tak dalej popękało, także chyba z tego pokrowca już nic nie odratuje. Zauważcie też, że motorynka nie ma kół, tutaj w ogóle nie ma ani felg, ani opon, tutaj w okolicy motorynki niczego. To też nie przypadek, bo koła też zrobiłem na swój gust i potem, jak już będą całe koła gotowe, to Wam pokażę, o co chodzi, bo tam też się ciekawie zadziało. Przymierzam się do składania silnika, więc powiem Wam już co nieco, co ja podziałałem z tym silnikiem, z tymi karterami głównie.
No i zresztą element do tego mojego silnika, bo chcę zrobić naprawdę taki silnik wychuchany, to ma być perełka. Nie chodzi mi tylko o moc, bo oczywiście tej mocy chcę wycisnąć z fabryki ile się da. Chociaż z drugiej strony też bez przesady, bo chyba trochę przegiąłem, bo w tych robetach niestety, ale jest słaba skrzynia biegów. Przez to zwiększanie mocy tak na upartego też nie ma sensu. Silniki trzybiegowe bardziej się do tego nadają, ale z kolei trzybiegowe skrzynie też nie są takie za fajne w swoim działaniu. Tam trzeba dużo się nagimnastykować, naszukać szczęście, żeby to dobrze działało. No cóż, tak finalnie zostaje przy dwubiegowym 0,23 i koniec. Mi też się już nie chce za bardzo na tym spędzać czasu, bo można całe życie przy tym dłubać, a ja bym chciał w końcu swoją motoryką przejechać. Bo nie jeździmy nią już kupę lat, ale dobra, na początek. Co z tymi karterami? No cóż, wybrałem sobie kartery, które trafią do mojej motorynki. To są kartery z silnika, który był montowany, zamontowany w motorynce, która szła na Węgry. I według mojej teorii, te sprzęty, które szły na Węgry, one miały więcej mocy, nie były tak jakby blokowane w fabryce, bo jednak są jakieś tam minimalne, delikatne różnice w tych częściach mechanicznych, w tej mechanice, że rzeczywiście te silniki, które zostawały w Polsce, które szły na Polskę, one były w jakiś sposób dławione. No ale w Polsce my mamy inne przepisy niż na Węgrzech, a na pewno wtedy były inne, bo na Węgrzech to właściwie nie ma jakichś specjalnych ograniczeń dla motorowerów, to nawet nie trzeba ich rejestrować specjalnie. Więc jest zupełnie inna historia, a u nas to trzeba mieć wszystko porejestrowane, trzeba się trzymać tych wymogów, czyli tam, że motorower nie może przekraczać 45 na godzinę, a kiedyś to było chyba nawet 40 na godzinę. Nie wiem, jak to było na 100%, w sumie co mnie to obchodzi. Wiem tyle, że to przynajmniej tak wynika z moich takich tych doświadczeń, co ja tutaj miałem tam też kiedyś w serwisie motorynkę z Węgier. Sobie tutaj u góry zobaczcie, daję wam link sobie. Obejrzyjcie, jak fajnie ta motorynka jechała. Mam same miłe wspomnienia z tymi motorynkami z Węgier, bo naprawdę czuć, że jak się dodaje gazu, że ten silnik ma ochotę iść do przodu, że nawet pod górkę na dwójce on przyspiesza, także bardzo fajnie te silniki jeżdżą. I ja też sobie taki jeden silnik z motorynki z Węgier załatwiłem i postanowiłem, że na tych częściach z tego silnika będę budował swój silnik. W środku była ładna skrzynia, więc skrzynia zostaje. Kartery, wszystko, nie tylko kartery, ale wszystko poczyściłem dokładnie. Ten silnik ma być jak nówka wręcz. Ale też już zaszły pewne tutaj modyfikacje i wam teraz opowiem, co tutaj zmieniałem. W sumie, co da się takiego zmienić w tych karterach? No, za dużo się nie da, ale jest kilka elementów, które można poprawić. Można poprawić fabrykę, bo trzeba pamiętać o tym, że romety były wykonywane, te silniki przynajmniej Desameta, one nie były w jakiejś super technologii wykonywane. Tylko kiedyś, no cóż, kiedyś były inne czasy, kiedyś to po prostu miało jeździć. Dlatego nikt się za bardzo nie czepiał tolerancji, różnych otworów, różnych wałków. To miało się dać złożyć i to miało jeździć. A z tym też było różnie, bo z tego co słyszałem od osób, które nawet miały różne romety prosto, od nowości, prosto ze sklepu, jakoś miały też szczęście i dostały taki sprzęt nowy, to tam nawet nowy sprzęt potrafił już wyjść z fabryki taki, że samemu trzeba go poprawić, żeby to jeździło. Kiedyś były inne czasy, no tak to kiedyś było, już to nie wnikam, to zostawiam. Ale co ja w tym silniku moim zrobiłem? Tego może tak nie widać teraz, ale na czym się skupiłem w tym silniku? Chciałem wymienić wszystkie tulejki z brązu po to, aby jak najbardziej pokasować wszystkie nadmierne luzy na skrzyni i na zmieniaczu. Chodziło mi o to, żeby ten napęd był przekazywany jak najlepiej, żeby się dało łatwo wrzucać biegi, żeby nic tam nie szarpało. A luzów w tych silnikach można znaleźć w wielu miejscach, bo to są proste mechanizmy, nieskomplikowane, no ale przez to też mają swoje wady, że właśnie szybko się zużywają i to często w taki sposób, że naprawa jest czasochłonna, męcząca. No i właśnie, często jest tak, że trzeba na przykład jakieś tulejki z brązu dorobić czy coś. I tak, w tym silniku mamy dwie tulejki na choinkę. Mówię oczywiście o tulejkach z brązu. Są dwie tulejki na wodzik. Jest tulejka w zmieniaczu. Tam nie ma tulejki. To za chwilkę. I jedna w tym wałku tutaj, który siedzi w tym miejscu. On też w środku ma otwór i w tym otworze jest tulejka z brązu. Bo na tej tulejce ślizga się, jest oparty wałek główny. I ja oddałem te kartery do osoby, która była w stanie dotoczyć nowe tulejki z brązu,
żeby tak je dotoczyła, tak to wszystko zwymiarowała, że luzy zostały pokasowane i to nawet czuć w ręku. Tutaj jedna nowa tulejka z brązu na choinkę, tutaj druga tulejka z brązu na choinkę. Nawet przy wkładaniu czuć, że to wchodzi znacznie ciężej niż takie nowe z fabryki. Tutaj się dalej, zobaczcie, delikatnie giba, no ale ten wałek musi być podparty w dwóch miejscach, żeby siedział sztywno, ale i tak jest znacznie lepiej niż było. A po skręceniu to właściwie on już w ogóle nie ma takich ruchów. Takich ruchów, których mieć nie powinien. Wodzik podobnie, są tulejki dwie wymienione, więc on też będzie tutaj sztywniej siedział. To będzie lepiej pracować, nie będzie się tam niepotrzebnie gibał. Wałek główny mam tutaj z ładną tą powierzchnią chromowaną, która się ślizga po tulejce w tym wałku. I tutaj zobaczcie, mówię właśnie o tej tulejce, mówiłem o tej tulejce z brązu w tym wałku w środku. Ona też jest wymieniona, została wytoczona nowa i teraz jak się to wszystko złączy, to tutaj na boki pod palcem czuć minimalny, ale nie widać go nawet gołym okiem tego luzu. Jest tylko taki luz roboczy, żeby to mogło się jakoś obracać swobodnie. A najczęściej jest tak tutaj w tym miejscu, że jak się nałoży jeden element na drugi i się go tak kołysa, kolebocze w palcach, to nawet widać gołym okiem, jak on się, jak on taki ruch wykonuje. Przed chwilą chciałem jeszcze wspomnieć o innej tulejce, co tak pominąłem jeden temat, a wiecie o co mi chodziło? Chodziło mi o kosz sprzęgłowy, bo kosz sprzęgłowy normalnie, on nie ma żadnej tulejki z brązu. Ale często jest tak, ja jak naprawiam te silniki, to właściwie w każdym silniku jest tak, że jak się da kosz na wał, jak się nasadzi kosz na wał, to on potem też się kolebocze, też ten luz jest za duży. Dlatego tutaj też się dowiedziałem, że da się ten otwór powiększyć i wstawić tulejkę z brązu. Normalnie jej nie ma, ale jak tutaj się zrobi coś takiego, tulejka będzie dopasowana typowo pod czop od konkretnego wału, to ten luz będzie skasowany i wtedy też odchodzi problem z tym, że na przykład mimo, że jest wyregulowane sprzęgło, tak się stoi i silnik jest, się stoi na sprzęgle, silnik jest na biegu, to jednak delikatnie ciągnie, no tak często bywa. A to się dzieje przez to, że jak ten kosz się delikatnie odgina, to nie muszą być duże, wiadomo, takie odchylenia, a on się jednak jakoś tam odchyla i zaczyna haczyć o duże koło, które się obraca obok, a te elementy się nie mogą obracać z taką samą prędkością, no bo no to jest takie oczywiste. Tutaj jest inna liczba zębów, na tym dużym kole jest inna liczba zębów, więc jak te dwa elementy są razem zazębione, a mają różną ilość zębów, to z taką samą prędkością się nigdy nie będą obracać. A jak jedno tak trzy o drugie, haczy o drugie, no to potem pojawiają się problemy. I tutaj z drugiej strony też od tej strony, jak to się tak kolebocze, to też ten kosz haczy o zabierak. A zabierak i kosz też się nie mogą razem obracać, bo tego sprzęgła nigdy nie będzie. Jak ten kosz delikatnie nawet haczy o zabierak, to zawsze ten moment z silnika jest delikatnie przekazywany, nawet jak jest sprzęgło wciśnięte. I to jest taka modyfikacja, dzięki której praktycznie ten problem będzie wyeliminowany. Będę sobie mógł stać na biegu, na sprzęgle i motorynka no nie będzie miała ochoty odjeżdżać, jak to bywa najczęściej. Kosz będę musiał wysłać jeszcze raz, już z wałem, żeby dorobić tą tulejkę, no bo trzeba dorobić tulejkę pod konkretny wał, bo wiadomo, że tam wały też mogą się minimalnie różnić tymi średnicami. To wszystko musi być zrobione do konkretnego zestawu. Ale jak będzie to wszystko porobione, to zapowiada się wam, powiem, bardzo ciekawy silnik, a na pewno bardzo ciekawe kartery, bo będą wręcz lepsze niż z fabryki. Udało mi się też dociąć uszczerkę idealnie pod te kartery. Znalazłem taki fajny materiał na uszczelki. O wiele bardziej mi się podoba niż te całe kringielity, gambity i tak dalej. Mi się wydaje, że tamte takie materiały na uszczelki, one raczej powinny być stosowane tam, gdzie rzeczywiście ta powierzchnia przylgowa, gdzie te uszczelki idą, te powierzchnie są wręcz idealne. A w rometach wiadomo jest, że te powierzchnie najczęściej idealne nie są, więc mi się wydaje, że na rometach akurat lepszy jest materiał taki bardziej kartonowy, taki troszkę bardziej chropowaty, porowaty, niż taki typowo gładki, jak właśnie wam przed chwilą powiedziałem. Ale to jest tylko takie moje zdanie, nie mam na to żadnego potwierdzenia, to taka moja teoria. Materiał znalazłem, niezbyt drogi, dostępny, także kupiłem to sobie. Wyciąłem już dwie uszczelki na międzykartery i na pokrywę od sprzęgła. Resztę to albo się dotnie, albo się dokupi. To jeszcze zobaczymy, do tego przyjdę potem, bo tutaj modyfikacji z uszczelkami też będzie.
Dałem również nowe tuleki ustalające. Udało mi się znaleźć takie ładne, że nie są w ogóle nigdzie pokaleczone. Bo je wiecie, jak się je wyciąga, one czasami siedzą bardzo sztywno w tych karterach, nie da się tego wyciągnąć. Więc potem się bierze na przykład jakieś kombinerki i się stara to wyciągnąć. Często się to nie udaje, czasami się udaje, ale tak czy siak zostają takie ślady po tych kombinerkach, takie ostre, pokaleczone ślady, to zbyt ładnie nie wygląda. A w moim silniku chciałem mieć wszystko idealne, nawet udało mi się znaleźć idealne tulejki, nawet je sobie oszlifowałem, przed chwilą widzieliście, fajnie to jest przepolerowane, błyszczące. Ale były trzy tulejki w jednym karterze, bo chyba w tym, w prawym karterze wszystkie tulejki siedziały na sztywno w swoich otworach i od strony pokrywy sprzęgła i tutaj od tej strony, gdzie się stykają dwa kartery. Jedną tulejkę udało się wyciągnąć bezproblemowo, bez szkód. Natomiast trzy siedziały tak sztywno, że musiałem tutaj znaleźć takie nakrętki i od drugiej strony wszystkie te tulejki przyspawałem i dopiero jak przyspawałem te tuleki do nakrętek, złapałem w imadło te nakrętki, dopiero udało mi się to poszarpać i wyciągnąć, bo żeby wyciągnąć same te tuleki nawet w imadle, to tutaj one wystają tak niedużo, że nawet imadło nie jest w stanie tego dobrze złapać, to się zaraz omsknie i tego się po prostu nie da dobrze złapać. Stwierdziłem, że jedyną opcją jest tutaj to przyspawać i wyciągnąć i pomysł trafiony, bo zadziałał, a jedną tulejkę, nawet dwie poszły w miarę łatwo, ale jedną było tak ciężko wyciągnąć, że nawet w imadle, jak złapałem sobie za tą nakrętkę, musiałem się chwilę z tym poszarpać. Także widzicie, jakie to są przygody z tymi rometami. A w drugim karterze wziąłem trochę wiertłem, tak jakby można powiedzieć, rozfrezowałem ten otwór, gdzie olej tutaj od strony sprzęgła, on sobie spływa w tę stronę tutaj, gdzie jest spust oleju. Wiecie dlaczego? Bo tutaj zauważyłem, że akurat ten odlew jest tak formowany, że to okno jest dosyć przysłonięte, przez to różne zanieczyszczenia tutaj od strony sprzęgła, które by na dole się osadzały, one sobie przy wymianie oleju nie spłyną, tylko raczej zostaną w środku. Dlatego stwierdziłem, że ja po prostu pousuwam te nadlewy, które były już tam, wiecie, to była cieniutka ścianka tego metalu, materiału. To ja łatwo sobie jakimś śrubokrętem, potem troszkę wiertłem to poprawiłem. Powiększyłem to okno, takie okienko, powiedzmy, ile się da. Taka mała poprawka fabryki, żeby jak najwięcej tych brudów z tym starym olejem zlatywała przy wymianie oleju. O to mi chodziło. Kartery pomyte, poczyszczone, uszczelki docięte, a wszystko, znaczy kartery, będą dokręcone, złączone ze sobą za pomocą śrub imbusowych. To będzie takie nowe rozwiązanie, ale się sprawdza bardzo dobrze, bo te kartery idzie solidnie dokręcić i to wszystkie nawet z jednym momentem, nawet na klucz dynamometryczny, bo przy takich zwykłych śrubach rometowych na płaskich wkrętach to jest raczej ciężkie zadanie. A tak uda mi się ładnie te skręcić kartery. Silnik się zapowiada fajnie, no ale teraz czekamy na najważniejszy element tego całego silnika, czyli wał. I w tym momencie plan jest taki, że składam sam dół, potem złożę sobie sprzęgło i chcę mieć sam dół silnika tak zrobiony, żebym już tego tam nie musiał przez długi czas zaglądać. Góra silnika to wiadomo, łatwo to ściągnąć, łatwo założyć, można potem się pobawić z górą silnika. Ale dół silnika musi być już zrobiony teraz, na tip-top. Nie chcę się potem tym bawić. No to ja sobie działam dalej, złożę skrzynię, zobaczę jak to się sprawuje i czekam na wał. A na wał czekam, bo akurat osoba od wałów, u której ja te wały oddaję tam do sprawdzenia czy do regeneracji, ma urlop, więc ja też teraz mam przestój. Może powiem słowo o zmieniaczu. Zobaczcie, tutaj jest podstawa zmieniacza. No tak, podstawa zmieniacza, na której chciałem budować cały mój zmieniacz. I ten otwór był rozwiercony, wstawiona tulejka z brązu pod konkretny wałek, pod ten wałek. A dlaczego tego wałka nie ma tutaj, tylko jest tutaj? Bo tutaj złożyłem inny zmieniacz, całkiem inny, w ogóle miał inne plany. Miała być ta podstawa, ale w moje ręce wpadł zmieniacz, zobaczcie, w bardzo ładnym stanie. Kompletny, oryginalny ZMD. Ja tylko tutaj, przy tym zmieniaczu, wymieniłem wałek na taki z grubym frezem. W mojej motorynce będzie taka dźwignia na gruby frez. I jeszcze druga sprawa, że ta dźwignia tutaj, ta przylzewiała trochę, tutaj gdzie wchodzi stworzenie od góry, tutaj praktycznie nie ma żadnego luzu. To się bardzo rzadko spotyka, a ja taką dźwignię kupiłem sobie na motobazarze w Toruniu. I to jest jakiś stary leżak magazynowy.
część nieużywana. Pozostałe dźwignie pracowały w tym zmieniaczu bardzo dobrze, więc ja resztę tylko przełożyłem. Jak się spisuje w akcji ten zmieniacz, to dopiero się dowiem, jak już złożę silnik i nim ruszę. Teraz to, no bym musiał włożyć to do innego silnika, a żeby zmieniacz zmienić, to trzeba tak naprawdę ściągać cały zapłon i jest trochę z tym zabawy. Nie chcę się za bardzo z tego robić, więc jak będę miał swój silnik, to sobie go przetestuję, a ta podstawa, no cóż, trafi po prostu, zbuduję inny zmieniacz, się przyda gdzieś indziej. Coś opornie idzie składanie mojej motorynki, a to wszystko dlatego, że znalazłem górną półkę oryginalną i mocowanie wydechu. Chciałem je polakierować pod ten sam kolor, co jest tutaj, bo to było już proszkowo lakierowane na jakiś tam, na odcień koloru czerwonego 2002. Oddałem to już do lakierowania, a kiedy to odebrałem, te elementy się okazało, że niestety się pomylili i dali kolor 3002 zamiast 2002 i było już widać, jak się tutaj, wiecie, w porównaniu do innych elementów czerwonych, jak się to założyło na motorynkę, no było widać, że są inne odcienie, że to się różni. Jeszcze mógłbym zostawić samo mocowanie wydechu, to się może by jakoś zlało w tle, ale ta górna półka tutaj już za bardzo nie pasowała. Zresztą ja chciałem mieć wszystko w jednym kolorze, dlatego zostawiłem to, niech poprawią na ten kolor 2002. I dopiero jak będę miał już wszystkie elementy, to będę mógł sobie tą ramę z powrotem wyczyścić, odkurzyć i zacząć składać. Bo jak widać, teraz wszystko jest w częściach. No ale jest już pewna nowość, nie wiem, czy ktoś zauważył. Jest już tylne koło, wpadło tylne koło i zaraz wpadnie przednie. Ale z kołami też jest ciekawy temat. Koła są polakierowane proszkowo na biały kolor. Jak to się prezentuje, jak to się wam podoba. No bo ja w sumie kiedyś nie chciałem mieć takich kolorowych za bardzo, tylko po prostu srebrne, zwykłe. Ale te moje felgi były prędzej, nie wiem, jakąś dziwną powłoką pokryte, taką wręcz gumową, jakąś gumowatą. I ona schodziła tak ciężko, że nie dało się nawet tego wyszkiełkować. Trzeba było je wypiaskować, a takie wypiaskowane aluminiowe koła wyglądały po prostu szpetnie. Nawet udało mi się je trochę przepolerować, ale tak czy siak, no jakoś specjalnie się nie prezentowały. Mogłem je potem ponownie w sumie oddać do szkiełkowania, ale tak pomyślałem, że jak tą moją motorynkę troszkę udoskonalam, nieważne, wiecie, o co chodzi. A i z tym udoskonalaniem mi chodzi o to, że tutaj wprowadzam różne moje modyfikacje na silnik, to już w ogóle będzie cały zmodyfikowany. To pomyślałem, że skoro tak, to niech ta motorynka się czymś wyróżnia i wpadną białe koła. Kiedyś miałem jeszcze, znaczy ja miałem, mój brat miał inną motorynkę, którą potem remontowałem. Ona miała kolor zielony, potem pomarańczowy, to tutaj też wam podeślę link. To była M3, też ją naprawiałem, miała silnik 0.19, potem wpadł 0.25, taki jaki powinien być. I ona kiedyś, dawno temu, no miała takie białe koła. I jakoś muszę przyznać, że no mają w sobie urok te białe koła. Przynajmniej dla mnie się wydają takie, nie wiem, są montowane raczej w sprzętach takich, wiecie, pomodyfikowanych, z większą mocą, takie trochę mocniejsze maszyny. No i stwierdziłem, co mi szkodzi, sobie do swojej motorynki wpakuję białe koła. I proszę, są białe koła, ale w sumie te felgi już jakiś czas leżą, ale nie mogłem ich złożyć, bo brakowało mi osi od tych kół. Musiałem to ładnie ułożyskować, bo tutaj już nie ma wianków, tylko zwykłe łożyska. No i też brakowało mi opon. Długo szukałem, ale udało mi się znaleźć dwie ładne sztuki. Oryginalne 100 mile, niepopękane, z dobrym bieżnikiem. Dętki są nowe firmy Kabat, jest to polska firma. Teraz żadnej reklamy, ja po prostu kiedyś kupiłem takie dętki. Ale nie chciałem już takich starych leżakowanych, bo one by miały pewnie z 4 lata, bo ja to już parę lat temu kupowałem wszystko. Dlatego kupiłem po prostu nowe. Nie powiem się nawet stare dętki, bo tak sobie myślałem, słuchajcie, też jest ciekawa rozkmina. Głupie dętki, ale tak, kiedyś jak robili cokolwiek, czy tam opony, czy dętki, to były dobre materiały. I te materiały naprawdę, one dziesiątki lat się nic z tym nie stało. Nawet dzisiaj, patrzcie, te 100 mile mają, nie wiem, za 40 lat strzelam i one dalej są w dobrym stanie. Nic nie jest spękane, ani boki, ani bieżnik. Bieżnik nie jest wytarty. A te współczesne opony to co? Kilka lat i już potrafią być spękane. No druga sprawa, że to też zależy od warunków, w jakich są przechowywane te opony, te koła. No bo jak ciągle coś stoi na słońcu, to momentalnie się wszystko niszczy. Czy to lakier, czy to guma, czy to inne rzeczy. A sobie tak pomyślałem, że współczesne dętki, okej, będzie nowy wyrób, to powinien raczej wytrzymać dosyć długo. Tym bardziej jak ja będę go tam, wiecie, no, będzie szanowany, będę go dobrze tam traktował, nie będę go przechowywał w jakichś trudnych warunkach. A tak sobie potem pomyślałem, lepsze stare dętki z dobrego materiału,
czy nowe, z gorszego materiału, ale wiecie, tutaj i teraz będą w porządku. I potem jednak tak stwierdziłem, że chyba po tych kilkudziesięciu latach to jednak nie głupi pomysł będzie zamontować nowe dętki. One właśnie, jak będą szanowane, tutaj i tak ta motorynka nie będzie dużo jeździć, będzie przechowywana w dobrych warunkach, to tutaj i tak za bardzo nie będzie im się miało co stać, więc wytrzymają. Miałem nawet takie ładne dwie stare dętki z epoki, można powiedzieć, no używane, ale dla testu, w ogóle zrobiłem taki test. Miałem chyba z 6 dętek, 2 stare kabaty, nowa produkcja, 2 nowe kabaty, nowa produkcja i dwie dętki jakieś stare, nie wiem, chyba jeszcze jakaś dębica czy coś tam, no ale stare w każdym razie. Napompowałem wszystkie 6 i chciałem zobaczyć ile, jak długo wytrzymają, ile powietrza, ile to będzie w nich powietrza, ile będą wytrzymywać. Po czasie ile tego powietrza w nich zostanie, czy na przykład to powietrze samo nie zejdzie, no bo wiadomo, że stare dętki to już tak często mają, nawet jak nie mają żadnych dziur, to gdzieś tam to powietrze ulatuje. I po moich testach wyszło, one leżały kilka tygodni, ale po moich testach wyszło, że ta nowa produkcja, ale sprzed kilku lat, co ciekawe, nie wiem dlaczego, ale tego powietrza ubywało. Było czuć, że one się robią coraz bardziej miękkie, coraz większe flaki. Całkiem nowe ze sklepu dętki, oczywiście trzymają powietrze, nie ma z nimi żadnych problemów, ale co ciekawe, te stare dętki napompowane również trzymały powietrze i ciągle były twarde, także bardzo dobra jakość wyrobu. Dzisiaj się już tak rzeczy nie produkuje, ale mimo wszystko stwierdziłem, że dla moich zastosowań wpadną nowe i tyle, już nie będę więcej męczył tematu, bo tutaj tydzień za tygodniem leci, a ja będę się teraz, wiecie, namyślał nad dętkami jakimiś. No i jedna felga już jest, ale żeby tak nie przedłużać, to o co mi tutaj chodzi? Bo nie tylko, że są nowe dętki, opony są oryginalne, 100 mile w dobrym stanie, są polakierowane felgi, to tutaj wyszła ciekawa rzecz, wyszła, no ja sobie wymyśliłem ciekawą rzecz, ale ja ją wam pokażę na przykładzie drugiego koła. Tutaj jest drugie koło, to jest akurat koło przednie czy tylne. No skoro tam było tylne, no to tutaj musi być przednie. Pomyliłem się może szczęko trzymacze, bo od przodu to tutaj leży sobie. Ale o co mi chodzi? Co chciałem wam powiedzieć? Zobaczcie, tutaj jest pusto, to znaczy nie ma jeszcze tej miski od wianków, bo wianków w moich kołach nie będzie. W moich kołach, w tylnym już jest, w przednim zaraz też będą, zwykłe łożyska toczne. Dlaczego tak? No bo po prostu te wianki trzeba się sporo namachać, nakręcić, żeby to złożyć, żeby te wianki się trzymały wszystko na swoim miejscu, wszystko, żeby się trzymało kupy. Jest trochę przy tym roboty, jak już trzeba do tych wianków zajrzeć. A takie łożyska to wystarczy wbić nowe i wiecie, i dalej można jeździć. Poza tym moje felgi już były tak jakoś, to chyba nawet nie jest kwestia przyrobienia, bo tutaj po prostu średnica jest taka, że łożyska toczne pasują i pod koło, i pod ośkę. Nieważne, ja chciałem troszkę unowocześnić nawet łożyskowanie kół w mojej motorynce i po prostu wpadną zwykłe łożyska, takie w jednym elemencie, nie żadne wianki, nie żadne kulki, nic takiego, ale żeby one dobrze jeździły, żeby one jeździły długo, żeby też nie było żadnych luzów na tym kole, żeby tam się nic nie wybijało, żeby, ja wiecie, jak motorynka jedzie, żeby nie było żadnych luzów, bo każde luzy tam w zawieszeniu, to oczywiście mają wpływ na prowadzenie. Motorynka nie osiąga żadnych kosmicznych prędkości, ale mimo wszystko komfort jazdy. Ta motorynka ma jeździć po prostu fajnie, ma dawać frajdę z jazdy. Dlatego te ośki też muszą być zrobione z głową w odpowiedni sposób. Bo jak już się przekonałem na przykładzie na przykład większych rometów, jak tutaj, to one często mają odpowiednie ośki. Jeśli są oryginalne oczywiście, no bo jeśli ktoś tam już dumał, kombinował, powywalał pewne rzeczy, to potem już to nie jeździć jak trzeba, na przykład jak się skręca takie koło, wiecie, są nakrętki z dwóch stron, po obu stronach osi, jak się je skręca, to może być nawet taka sytuacja, że jak na przykład nie ma tej tuleki w środku tutaj, nie ma tej tuleki między łożyskami, to przy skręcaniu tych nakrętek łożyska się ściskają i to koło się obraca coraz ciężej się obraca. A może być nawet taka sytuacja, że to koło już się obraca zbyt ciężko, bardzo ciężko, albo nawet w ogóle stoi w miejscu, nie da się tego obrócić. No to tak też nie można jeździć. Skoro tutaj wpadną łożyska toczne i ja chcę też to złożyć tak z głową, żeby to miało ręce i nogi, to wiecie co zrobiłem? Zaprojektowałem ośki do mojej motorynki. To może duże słowo projekt, ale po prostu zrobiłem rysunek techniczny. Sobie to wszystko pomierzyłem, zwymiarowałem, zaniosłem do tokarza i on mi dorobił dwie ośki oraz dwie takie
takie tulejki, które właśnie nachodzą na tę ośkę, a te tulejki są między łożyskami w obu kołach. O, i to jest właśnie kompletna oś koła motorynka. Jeśli są takie łożyska, takie zwykłe, które można dzisiaj kupić w sklepie. Tak to wygląda, a już Wam tłumaczę, o co chodzi, jaka jest cała magia w tych moich ośkach. Otóż takich osiek nie widziałem kupnych, nie da się takiej kupić nigdzie w sklepie. Ja musiałem sobie, dlatego właśnie sobie dorabiałem sam, bo ja sobie to sam przemyślałem, jak już troszkę te romety poprzerabiałem, te tematy. Jak to zrobić, żeby to miało ręce i nogi, żeby to jeździło jak najlepiej, żebym tam nie musiał zaglądać, żeby tam się nic nie niszczyło, wiecie, żeby to było jak najlepiej zrobione. I co zrobiłem? Tutaj jest delikatnie w środku większa średnica, po to, że jak tutaj do końca dojdzie łożysko, żeby ono było już na swoim miejscu, żeby się nie przesunęło dalej. Jak tutaj się je nabije na tą ośkę łożysko, to ono już jest na swoim miejscu i tak ma pozostać. A z drugiej strony jak jest gwint, to tutaj przychodzi jeszcze nakrętka. Jak się tą nakrętkę dokręci, to łożysko jest na swoim miejscu i ono już się stąd nie ruszy. I tak właśnie ma być. To ma być utwierdzone solidnie, a też ta szerokość części, no bo tutaj jest taka jeszcze część bez gwintu, właśnie gdzie nachodzi łożysko. I tutaj też jest specjalna średnica pod łożysko, tak że łożysko wchodzi z lekkim oporem. Trzeba to delikatnie nabić, żeby to łożysko tutaj weszło. Ale jak tutaj już wejdzie, oczywiście delikatnie nabić, to nie trzeba tego robić pod prasą, wystarczy troszkę popukać młotkiem. I tutaj w to łożysko wejdzie, ale jak tutaj już na to najdzie, to ono się już nie będzie przesuwać. Ono tutaj siedzi ciasno wtedy na tej osi. I to już jest jeden z plusów takiej osi. I co najlepsze, to wcale nie jest takie szerokie dokładnie jak łożysko, tylko to jest delikatnie, no może tak teraz tego nie widać, to jest tak delikatnie zrobione, że przynajmniej w teorii tak powinno być, nie wiem jak to wyszło akurat temu tokarzowi, ale to powinno być na równo albo minimalnie węższe niż szerokość łożyska. Dlaczego? Chodzi o to, że jak tutaj to wejdzie łożysko, to żeby tą nakrętkę, która tutaj wchodzi, którą się tutaj nakręca, która to łożysko jakby jeszcze dociska tutaj do środka, to żeby się nie opierała ta nakrętka o koniec gwintu, żeby się dała wkręcić do końca, żeby ona dociskała rzeczywiście to łożysko. A nie żeby, wiecie, dojdzie do jakiegoś miejsca i tam będzie nawet jakaś minimalna szczelinka, ale ona nie będzie dociskać tego łożyska. Chodziło mi o to, żeby to łożysko jeszcze było dokręcane przez tą nakrętkę. I dzięki temu, jak ta ośka będzie już miała nabite łożysko, potem taką całość się nabije do felgi, potem wchodzi ta rurka, ta tulejka, potem się nabija z drugiej strony koła drugie łożysko, wszystko się skręca nakrętkami i dzięki tej tulejce to te łożyska swoimi bieżniami wewnętrznymi się opierają o tą tulejkę i potem się nie mogą przesuwać wzajemnie, ale z drugiej strony też nie są niszczone. Bo tak jakby wiecie, gdyby to oprzeć o zewnętrzną bieżnię tego łożyska, o zewnętrzną średnicę, no to już te jakieś obciążenia przechodziłyby przez kulki w kierunku, w którym normalnie to łożysko nie przenosi obciążeń i to łożysko szybciej by się zużywało, szybciej by się niszczyło niż normalnie, niż powinno. Dlatego to się opiera w swoich odpowiednich miejscach. Potem się to jeszcze skręci nakrętkami, w środku jest ta tulejka. To potem jest wszystko solidnie skręcone, się trzyma kupy bardzo mocno, ale łożyska te też nie są niszczone, tylko one robią to, co powinny. Czyli dzięki nim łożysko razem z kołem się obraca, a ośka stoi w miejscu. Może nie jasno tłumaczę, ciężko to dosyć wytłumaczyć, ale to jest wszystko tak przemyślane, żeby te łożyska się niszczyły jak najmniej, żeby wszystko do siebie pasowało. Ja to sobie pomierzyłem, zwymiarowałem, przynajmniej w teorii powinno się zgadzać. W rometach wiadomo, że to jakość wykonania i dokładność tych wszystkich elementów, ich wymiarów to naprawdę była przeróżna. Ale to powinno naprawdę dobrze jeździć, naprawdę dobrze działać. To teraz tamto koło już złożyłem, ale tutaj to ja Wam pokażę. Ja to zacznę montować i Wam pokażę po kolei, jak to będzie składane, jak to będzie skręcane. To może zajrzycie, o co mi chodzi, jeśli jeszcze coś tam macie, jakieś niejasności. Jest ośka z pierwszym łożyskiem i tak, nabiłem łożysko na ośkę, no bo jak Wam powiedziałem, to nie wchodzi tak suwliwie, że sobie ręką nałożycie, tylko trzeba troszkę nacelować, potem dobić młotkiem, oczywiście przez bieżnię wewnętrzną, nie przez zewnętrzną, bo wtedy uszkodzacie łożysko, no i też nie walić tutaj gdzieś po tych kulkach albo po tych osłonkach, nie o to chodzi,
ale bieżnię zewnętrzną posmarowałem klejem do łożysk, chociaż i tak wchodziła ciasno w te swoje otwory tutaj w kole, ale chcę, żeby się to wszystko dobrze trzymało. I teraz co muszę zrobić? Teraz koło odwracam. Tutaj jeszcze, tutaj nie ma łożyska jeszcze. Wpadnie na swoje miejsce, wpadnie tulejka. I ta tulejka też, ona ma taką swoją długość, że żeby to łożysko się oparło bieżnią wewnętrzną o tą tulejkę właśnie. No i to jest cała magia tego całego łożyskowania koła. Zresztą jak się przyjrzycie, jak macie jakieś, powiedzmy, jeszcze oryginalne łożyska w swoich Komarkach, czy Rometach, czy nawet w większych motocyklach, to zawsze są tulejki między łożyskami, bo te łożyska nie mogą być ściskane z zewnątrz przez te nakrętki, co przykręcają koło do wahacza. One nie mogą być ściskane. Ta tulejka w środku, ona właśnie to sprawia, że to wszystko się opiera jedno o drugie i te łożyska, mimo że są skręcone, dokręcone, to one się mogą dalej swobodnie obracać. O co tutaj chodzi. I teraz ostatni już krok, jaki jest ta tulejka w środku. Tutaj też troszkę podkleję łożysko i włożę łożysko, nabiję je, żeby siedziało na swoim miejscu. I to wszystko. I mamy piękne łożyskowanie tylnego koła. Znaczy się przedniego, tylnego też już jest tam na motorynce. Będę miał zaraz dwa kompletne koła. Szybko trzymacze z hamulcami też już zmontowane. Dlatego, no cóż, to tyle, co chciałem powiedzieć o kołach. W sumie tylko tyle, albo aż tyle, bo trochę się nagadałem. Ale właśnie zależało mi na tym, żeby te koła były solidne. No i nie dość, że wyglądają, to jeszcze będą jeździć. Dzisiaj w filmie dużo gadania, no ale dużo jest w sumie roboty przy tym moim projekcie, mojej motorynki Desamed Sport. No i tak wyszło. Ale w sumie te koła, kurde, jeszcze z tym proszkowym lakierem. Fajnie się to prezentuje, no mi się podoba. Na dzisiaj kończymy, bo dużo było gadania, ja w sumie poruszyłem tylko kilka rzeczy. Ale widzicie, ile jest z tym roboty, żeby to tak ładnie spiąć, żeby to miało ręce i nogi od A do Z. To zobaczcie, ile to jest roboty, to się tylko tak wydaje, żeby kupić je nowe części, zamontować. Nie, no te nowe części, już pomijam fakt, czy te nowe części są, czy są coś warte, czy nie. Ale jak chce się coś złożyć tak naprawdę z głową, no to widzicie, ile z tym jest zabawy. Na dzisiaj to tyle, w następnym odcinku już mam nadzieję, że zacznę składać motorynkę, może się uda złożyć całą, może tylko zacznę, nie wiem, ale chciałbym już, żeby stała na kołach, cała kompletna i na końcu sobie zostawimy ten silnik. Najważniejsze, żeby dół silnika poskładać, góra to tam wiecie, żeby to zdjąć, założyć to nie jest problem, to już jest moment, ale niech ten dół jeszcze silnika będzie. Motorynka lakierowana proszkowo, koła lakierowane proszkowo, nawet już widać z tyłu, wydech też był lakierowany proszkowo, na wydech też mam ciekawy pomysł, ale to sobie zobaczycie potem. Tak wygląda stół z częściami do silnika Desamed Sport. O wszystkim będę opowiadał jeszcze następnym razem. Fajne części udało mi się znaleźć, udało mi się tutaj skompletować. A z silnikiem jeszcze chwila, bo jest taki problem, że zobaczcie, nie chce się, bardzo ciężko się to obraca, ta skrzynia. I tutaj wcale nie chodzi o to, że coś jest zbyt ciasno, gdzieś tam jest za dużo podkładek albo coś takiego. To powiem wam o tym, opowiem chyba, jak już ten silnik składał, ale no, trzeba jeszcze, muszę jeszcze kupić sobie pewną rzecz i zaraz cała skrzynia będzie się dobrze obracać. No i najważniejsze, czekam też na ten wał. Czekam na wał, ponieważ będzie modyfikowany, trzeba go troszkę tam przetoczyć. Potem wam też opowiem, ale póki co wał wysłałem już do specjalisty, co mi to zrobi wszystko. No i czekam. Dopiero jak otrzymam wał z powrotem, to będę mógł dalej działać. No cóż, no już teraz robi się ciekawie, wygląda to ciekawie. Ale do tego przejdziemy sobie jeszcze następnym razem, a póki co, no to przynajmniej mam gotowe koła. Czekam jeszcze na dwa elementy, które są do mnie polakierowane. I cała motorynka będzie już w jednym kolorze. Będę mógł to wszystko poskładać, ją odkurzyć, bo tutaj zobaczcie, no stoi kupę czasu, tylko kurz zbiera. Będę musiał znaleźć jakieś ładne siedzisko. No może nie całe siedzisko, ale chociaż to poszycie. Następnym razem zobaczymy się przy tej motorynce, jak już będę miał te części, o których wam teraz mówię. I będę mógł to zacząć wszystko składać. Teraz sobie troszkę, albo nawet nie troszkę, tylko dużo omówiłem co i jak. No ale też chcę, żebyście załapali, o co chodzi przy tych naprawach. Szykuje się fajny projekcik, na szczęście już się kończy, bo też nie mam już sił i cierpliwości na to, bo to już się tak naprawdę kilka lat ciągnie.
ale zobaczcie, ile czasu musiałem poświęcić, żeby zdobyć wiedzę, jak to wszystko poskładać, poszukać odpowiednich części i też różnych specjalistów dorwać, znaleźć, żeby chcieli mi tam pewne rzeczy porobić, bo jeden specjalista lakieruje proszkowo, drugi specjalista wykonuje tuleki z brązu do silników, trzeci specjalista składa i rozkłada wały i tak dalej, i tak dalej. Nie przedłużam. Moja motorynka na dzień dzisiejszy wygląda tak i od długiego czasu już tak stoi, więc czas już na nią, niech stanie na kołach i mam nadzieję, że już niedługo się nią przejadę. Dzięki Wam za dzisiaj, dzięki za oglądanie tego filmu, dajcie znać, co myślicie o mojej motorynce, o moim projekcie i zobaczymy się, jak już będę to wszystko składał, ale już bliżej niż dalej. Udało mi się tyle rzeczy pozbierać, już na tyle sobie poukładałem te wszystkie rzeczy w głowie, że już wiem, jak chcę, żeby to wyglądało, już wiem, jak to poskładać, no bo w przypadku romatów to nie jest takie oczywiste. Słuchajcie, ja już z tego, co widziałem, to chyba naprawiłem już od A do Z około 20, prawie 30 silników. I ja dopiero musiałem tyle silników przerobić, żeby się nauczyć, jak ten silnik poskładać tak, żeby to jeździło, żeby to jeździło dobrze. Mnóstwo czasu, mnóstwo wiedzy musiałem zdobyć, doświadczenia, ale w końcu mam nadzieję, że to przyniesie fajne owoce i ta motorynka w końcu wyjedzie. Wyjedzie, będzie wyglądać i będzie jeździć. Jeszcze raz dzięki, jeśli chcesz się dowiedzieć, co będzie dalej z moją motorynką i z innymi rzeczami, które aktualnie robię, no to zasubskrybuj ten kanał, daj lajka, kciuka w górę, jeśli Ci się to podobało, jeśli jesteś zainteresowany, jak to będzie dalej wyglądało. Jak się potoczą dalsze losy mojej motorynki, jak będą wyglądały te różne usługi, które trzeba wykonać jeszcze przy tej motorynce. No i co? Więcej nie będę nic mówił, tylko do zobaczenia. Trzymajcie się.